Bardzo ciekawe zapytanie. Czy lekarz, ale uprawniony tylko do badań kierowców, a nie do badań pracowników, badań okresowych, może wystawić orzeczenie na kurs prawa jazdy kierowcy zawodowego? Mówię o kursie prawa jazdy, nie tam o żadnej kwalifikacji wstępnej czy szkoleniu okresowym. No bo niby badanie jest takie samo, ale czy dotyczy to samo również uprawnień lekarzy? Witam, trafiłam na Pana blog, w którym poruszone było pytanie dotyczące badania lekarskiego na kurs prawa jazdy kategorii C plus E, czyli przyczepy, i czy wystawiając orzeczenie lekarskie na kurs prawa jazdy C plus E, ale nie mając uprawnień do badań profilaktycznych, tylko do badań kierowców, przekroczyłam swoje uprawnienia i mogę być pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Dodaję, że nie wypisywałam kodu 95. Łatwo z tego zrozumieć, że zapytanie zadała jakaś lekarka. No i odpowiadam w bardzo prosty sposób. Ponieważ był to kurs do prawa jazdy i jeżeli był właściwy zakres badania, okulista, audiogram i tam być może jakieś inne rzeczy zlecone laboratoryjne, no niczego bym się nie obawiał. Natomiast sytuacja ze wspomnianym kodem 95, czyli badanie do świadectwa kwalifikacji, czyli szkolenie okresowe i kwalifikacja wstępna, wymaga pełnych uprawnień od lekarza i dwóch pieczątek na orzeczeniu, czyli pieczątka lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych oraz pieczątka lekarza uprawnionego do badań kierowców. No, czyli po szkoleniu czy w trakcie szkolenia okresowego nie mogą badać na przykład lekarze rodzinni, a mogą na przykład lekarze medycyny pracy, ale ci uprawnieni do badań profilaktycznych. Dlaczego poruszam to pytanie? Ponieważ parę osób przyszło do mnie, skierowanych przez Wydział Komunikacji, które zaniosły orzeczenia tylko z jedną pieczątką lekarza uprawnionego. Jakimś cudem to zostało na początku przyjęte. Natomiast urzędnicy po tym, jak się zorientowali, to niestety odesłali danego delikwenta do uzupełnienia poprawnego badania. Nie mówiąc o tym, że raz coś zapłaciliśmy, jest stres, no nie wiadomo co robić, prawda, podwójne pieniążki, bo u mnie też trzeba było zapłacić. Także, aby było wiadomo, do badania kierowców zawodowych z ustawy o transporcie drogowym oraz z kodeksu pracy wymagany jest lekarz z dwoma pieczątkami. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie skomentuj to wideo. Czy w Twoim rejonie miałeś problemy w podobnej sytuacji? Czy powiedzmy lekarz tylko uprawniony do badań kierowców lub nieuprawniony w ogóle podbił Ci coś zwykłą pieczątką, a potem musiałeś się przysłowiowo bujać w Wydziale Komunikacji? Thank you.